Znaczy to od razu jest bijatyka. Od pewnie. Razu? Tak, tam nie ma, jest spięcie, spięcie, bum, bum, bum i rozejście. Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Damian Czyżak. Mnie możecie kojarzyć z kanału Futbolownia. Tym razem mam przyjemność przeprowadzać rozmowy na kanale Totolotka. Będą to rozmowy tym razem już nie do końca związane z piłką nożną, ponieważ wiadomo, jest to sport bardzo komercyjny, a chcielibyśmy się skupić tutaj na sportach może nie tyle co niszowych, ale właśnie mniej komercyjnych. Ale mam dzisiaj bardzo ciekawego gościa. Jest ze mną Dariusz Działek, którego najlepiej pewnie znacie jako DJ-a Dexa. I tutaj chyba nie muszę dużo przedstawiać. Witam cię, Darku. Cześć. Siemanko. Zacznę od tego, że nie zaprosiłem ciebie tutaj przypadkowo i nie będziemy rozmawiać o muzyce, co jest o tyle ciekawe, ponieważ ty w jakiś sposób jesteś związany ze sportem, ale właśnie o to cię na początku zapytam, żebyś ty opowiedział, od kiedy zaczęła się twoja przygoda ze sportem i właściwie co to było, co robiłeś. Ojejku, no ze sportem to praktycznie od urodzenia, jak to w podstawówkach, różne gry zespołowe. Z takiej pierwszej jakby gry drużynowej to chyba piłka ręczna w podstawówce w 88. Stamtąd jeździliśmy na turnieje. Pamiętam, że w siódemce na Kopernika u pani Bąk były organizowane jakieś tam zawody. Stamtąd dostałem się na bramkę do Grunwaldu na piłkę ręczną, ale to jakoś długo nie zabawiłem. Potem jakieś tam jiu-jitsu, judo, taekwondo, rugby, triathlon i tak już jakoś poszło. Od początku zaczynałeś w sportach, które są dosyć twarde. Ciebie można też kojarzyć gdzieś tam w muzyce i w tym klimacie muzycznym też pojawiało się, że byłeś przedstawiony właśnie od strony rugby, od tego sportu i pewnie można by było cię w ten sposób skojarzyć. Kiedy w ogóle zacząłeś tą przygodę z piłką? Jajowatą, wiesz co? Właśnie nie pamiętam za bardzo, ale wiem, że pierwszy taki element na moich płytach to chyba był w 2003 na moim mixtape Trójce. Tam już jest zdjęcie z jakiegoś turnieju w Sochaczewie z rugby 7. Wtedy byłem z drużyną chyba Herkulesy. Była to drużyna jakby założona przez mojego dobrego zioma Domina, który był w tamtym czasie kapitanem ekstraligowej Poznani. I on, założyliśmy taką osiedlową drużynę, graliśmy sobie tam jakieś samemu na polanach, tam jakieś, wiesz, treningi. Z czasem jakby połączyliśmy się z poznańską drugoligową drużyną Chaos Poznań, która już grała w drugiej lidze. Graliśmy długo dosyć razem właśnie jako Chaos Poznań, też pod wodzą Dominika w drugiej lidze. No i potem z tamtej drugiej ligi jakoś już dużo z nas przedostało się jakby do właśnie do tej Ekstraligi i do Poznań. I tam pod wodzą Krzysztofa Baranieckiego, który był trenerem wtedy, jakby zaczynałem już taką poważną grę w Ekstralidze. Czyli w zasadzie grałeś na poważnie. No tam już było na poważnie. Znaczy zawsze było w rugby na poważnie, zawsze trzeba grać, bo to zbyt kontaktowy i twardy sport i myślę, że żartować sobie za dużo tam nie ma co. Wiadomo, jest czas na zabawę na treningu i jakieś paryżanki czy coś, ale zazwyczaj trzeba być mocno skupionym, bo może paryżanki? Się stać krzywda. Paryżanka to taka co to gra, są paryżanki? Klepią ciebie, biegasz z piłką na takie same podobne zasady do rugby, tyle że nie ma szarży i dużego kontaktu, tylko powiedzmy klepnięcie, tak? Mhm. I odkładasz piłkę i szybka taka gra. No dobra, a jak masz taką ekipę właśnie facetów, to powiedzmy, że jest ostro na boisku, no bo patrzysz na piłkarzy i wiesz, na pewno śledzisz też piłkę nożną i jak to wygląda w piłce nożnej. Jest ten kontrast między rugby a piłką nożną? Ale w sensie takim kontaktowym, no bo wiadomo, znaczy, tam jest kontakt, co, no oni znaczy, się zwijają na boisku, a tutaj no... Wiesz, też nie można powiedzieć, że oni nie mają jakichś poważnych kontuzji, tak? Mm-hmm. Czy tam jakichś wejść, bo no przecież niektóre wejścia z nogą tak, na tak, piszczel tak. Czy coś, no to są przecież mega bolesne, no ale porównywać raczej z kontaktem w rugby nie ma co, tak? Bo to bez porównania. Mm-hmm. A były jakieś takie sytuacje właśnie, no bo powiedzmy piłkarze potrafią
trochę zasymulować, mają do siebie zaraz jakieś, powiedzmy, pretensje, starają się gdzieś tam ostrzej do siebie zwrócić albo podlecą do siebie głowami, a No. wróg by też tak jest? Znaczy, to od razu jest bijatyka Od pewnie. razu. Tak, tam nie ma, jest spięcie, spięcie, bum, bum, bum i rozejście. A po meczu piątka i piwo i tak to wygląda, nie? A czemu wybrałeś taki sport? Wiesz co? Pewnie też dlatego, że tak jak wspomniałem tobie, ten Dominik był, mieszkał razem ze mną na osiedlu, razem się jakby chowaliśmy. On całe życie trenował i do dnia dzisiejszego zajmuje się rugby i jakoś tak, wiesz, od tej gry na podwórku po Ekstraligę tak się jakoś to przewinęło. Czyli trochę taki przypadek w zasadzie środowisko Przypadek, czy bo wiem, kolega. że był taki moment, że on się pytał o mojego kolegę w podstawówce w klasie i gdzie, że gdzie jest ten Jacek tam, bo on by mógł na rugby przyjść, nie? A ja mówię, a może ja nie? On, nie, ty, wiesz, no. Więc za pierwszym podejściem jakby nie wyszło, nie? Ale czemu tak powiedział, gdzie ty? A wiesz co, no nie wiem, no jakby może nie nadawałem się jej wizualnie i pewnie w jego jakby mniemaniu do tego sportu, no ale... Dzisiaj wyglądasz bardzo fit, że tak powiem, ale tak jak się patrzy na twoje gdzieś tam dawne zdjęcia, to chyba można znaleźć, że byłeś taki Raczej, troszkę. wiesz co, grając w tej drugiej lidze i na podwórku, to swego czasu miałem tam ponad 100 kg, 105, 10, nie wiem. Ale później, jak już w Ekstralidze, to już z czasem jakby bardziej traciłem wagę i zajmowałem pozycje wymagające dużo i szybkiego biegania, tak? Więc tak 95-90 kg to była moja jakaś taka waga. Okej, okay. A miałeś właśnie jakieś starcie na boisku? Coś doszło z tych. No tak, no to przecież nie raz tam się działo. Było. Ale byłeś pierwszy do bitki, czy zaraz Znaczy, wylatywało wiesz co, trzech kumpli? tam w sumie nie ma tak, czy pierwszy, czy nie, bo zawsze jak się zaczyna coś dziać, to przeważnie jest zespół na zespół i już tam nie patrzysz, co jest co, tak? Może trwać 5 sekund, może trwać minutę, ale zawsze idzie cały zespół zazwyczaj, więc wiadomo, zaczyna się od jakby starcia zawodnik, no ale potem jak już jeden dobiega, drugi, trzeci się. Ale nie, to też nie tak, nie chciałbym tak przedstawiać tego sportu, że to się tam non-stop tak dzieje, tak? No Bo właśnie. bardzo duży szacunek mają zawodnicy do siebie i wiesz, to nie jest tak, że na każdym meczu muszą być bójki czy coś i że to jest jakby wizytówka tego sportu, bo wcale tak nie jest. A czemu nie poszedłeś w piłkę nożną? No bo jak wiadomo, no Poznań, Lech Poznań, tu jest takie tradycje Wiesz co, piłkarskie nie mocno. wiem, bo chciałem powiedzieć, że dwie lewe miałem, ale lewonożny jestem w sumie. Już jakoś nie, grałem na podwórku, ale w tym czasie w sumie co tam jakby piłka nożna była u moich rówieśników, to ja jakoś nie ten. Bardziej w koszykówkę grałem na osiedlu niż w piłkę nożną. Jeszcze miałem taki epizod właśnie z taekwondo, tak? Nie wiem, tam też Tak, w no właśnie. 93 chyba roku rozpocząłem treningi u Sokwong Lee, mojego trenera, jedynego w sumie, którego miałem. To był taki Koreańczyk, bo ich dwóch braci przyjechali, założyli szkółkę w Poznaniu. Na murawy wybudowali elegancką salę, taką od podstaw, wiesz, jak na filmach kiedyś mogłeś tylko oglądać lustra, sprzęt, kurde, mega, nie? Jak I z tam, filmów z Van Damme i tak. tych innych, Karate Kid? No, jak Karate Kid bardziej. I właśnie tam rozpocząłem naukę jakby taekwondo. Byłem mistrzem Polski juniorów, wicemistrzem Polski seniorów. W meczu Polska-Korea startowałem pierwszym w taekwondo w Arenie Poznańskiej, który był kiedyś. Dostaliśmy niezłe smary swoją drogą. I w 99 chyba, czy tam w 2000, już teraz nie pamiętam, zakończyłem. I potem w 2002 jeszcze raz sobie wystartowałem w jakichś zawodach, ale to już To tylko tak. szczerze, to nie jest jakoś bardzo dawno temu, no. No 16, Dawno, nie? ale fakt, że to już lata 2000, to. No, ale to dawno, dawno. Był tam, nie wiem dlaczego w sumie zaprzestałem trenować, ale chyba dostałem jakieś tam zapalenie wirusowe płuc czy coś takiego. Byłem miesiąc w szpitalu, tam mi faszerowali jakimiś sterydami, kurde, przytyłem mega po tym szpitalu i już był. Wiesz, startowałem do 76 kg, O. więc teraz mam stówę, więc to trochę mi wszystko poszło już jakoś, wiesz. Różnica jest, to No. fakt. Przechodząc teraz do trzeciego, bo powiedzmy zaczynając od taekwondo, rugby i teraz pojawił się triatlon. Teoretycznie te sporty da się jakoś połączyć? Co cię właśnie jakby tak
przekonywało, żeby przechodzić z tego sportu do tego, bo powiedzmy rugby powiedzieliśmy, że trochę przypadek, nie? Wiesz A co, o triatlon skąd się triatlonie pojawił? dowiedziałem się na AWF-ie w Citizenie, w klubie w Poznaniu, No. bo chodziłem tam jakby na takie dodatkowe zajęcia, zawsze na jakaś siła nóg, czy jakieś inne rzeczy związane były typowo pod rugby, tak? Że sobie wzmacniałem jakby nogi, jakieś różne inne tam ćwiczenia. I w pewnym jakim, na jakimś tam treningu się tam dowiedziałem właśnie, że Bodziu jest trenerem triatlonu i bardzo fajnie jest, i jakby spróbowałem, to był chyba 2013 rok. I tam rozpocząłem swoją przygodę z triatlonem i nie żałuję tego. Dobrze się wpasowujesz właśnie w to, że jednak można jakby tworzenie muzyki łączyć ze sportem spokojnie i znaleźć na wszystko czas, tak? Że to nie jest tylko i wyłącznie. Znaczy, wiesz, Patrzę było przez ciężko, pryzmat tak, imprezowania, nie? bo Bo wiesz, tak właśnie, no się. miałem bardzo dużo tam jakby swego czasu koncertów. I zdarzało się, że na przykład ja po koncercie wsiadałem w pociąg i całą noc jechałem, żeby zagrać mecz, tak, rano. Albo, wiesz, No bo to są weekendy, prawda? miałem koncert, pamiętam chyba w Ełku, to przyjechałem samochodem, wiesz, z rowerem po Ełku zaraz do Triathlon Sława, chyba już teraz nie pamiętam. I też jechałem całą noc, żeby rano dojechać i wystartować w triatlonie, nie? Żeby nie opuścić, bo mam główne zawody tam, wiesz, kiedyś i się przygotowywałem, więc... Ale nie jeździłeś do Ełku rowerem, żeby się Nie, nie, przygotować? nie, tak nie. Jeździliśmy do Wałcza kiedyś, pojechaliśmy z Citizenem na obóz z Poznania. Ile tam jest? 150? Ale to nic, to jest tam luz. A ile już Ciężko. startów zaliczyłeś? Wiesz co, takich na pełnym dystansie to chyba 5. O nie, poczekaj, Swissman. Zaczniemy od początku. Pierwszy był w 2014, to był w Zurichu Ironman na pełnym dystansie, tak? Potem była Nicea, potem była Austria Extreme Triathlon, w Poznaniu Challenge Family też na pełnym dystansie i Swissman w zeszłym roku, czyli 5 pełnych dystansów. Oprócz tego oczywiście jakieś tam jedna, druga czy coś takiego. Ile trwało przygotowanie do takiego startu? Powiedzmy ten chyba Wiesz co, do ostatni. pierwszego tego, który robiłem w Zurichu, to przygotowywałem się 6 miesięcy, ale to były jedne z takich mocniejszych moich naprawdę przygotowywań, bo wstawałem 5:45 prawie codziennie wtedy. Jechałem do Citizenu, tam basen, potem spinning, potem siła nogi, tak prawie codziennie przez te 6 miesięcy, nie? Pamiętam, że w Sylwestra w 2013 poszliśmy biegać właśnie w ten pierwszy, no chyba to był 1 stycznia. To do dziś to wspominam, to było, wiesz, miałem ze 110 kilo i pierwsze wybieganie, wtedy zaczynałem to trenować, nie? I 1 ciężko. stycznia? 1 Po stycznia, no. Sylwestrze? No nie, właśnie nie piłem nic, nie byłem nigdzie i już było w głowie zakodowane, że ruszam z projektem Ironman Zurich i tak to wyglądało. A jakbyś miał powiedzieć komuś, kto chciałby zacząć właśnie taką przygodę z, powiedzmy, z triatlonem, to od czego mógłby zacząć w ogóle? Bo ty też od czegoś zaczynałeś. Wiesz Co co, no, ciebie dobrze by było zmotywowało? znaleźć jakiś klub, tak, żeby mieć jakiegoś trenera, który by jakby pokierował, trochę dał jakieś wskazówki. Tutaj polecam poznański klub Citizen, Be Free, i zgłosić się do Bogdana. On już pokieruje. On już pokieruje. Myślę, że później już pójdzie z górki, tak? Wystarczą chęci i nikt nie każe nikomu zaczynać od jakichś pełnych dystansów, bo są na 1,8 Ironmana, połowa, 1,4, więc każdy sobie znajdzie jakby dla siebie, tak, dystans. Nie jest to też tak naprawdę na początkowym etapie jakiś mega kosztowny sport, no bo wiadomo, rower jest potrzebny do pływania, pianka, do biegania buty, tak? Przyjdzie okres już letni, gdzie będzie można wejść do jeziora i skorzystać z pianki, to są wypożyczalnie. Rowery też można wypożyczyć, więc myślę, że tylko chęci. A co ci daje właśnie triatlon? Patrzę na to pod kątem przyjemności, prawda? No bo oprócz tego, że Znaczy satysfakcja, że jakaś, wiesz, ukończysz. rywalizacja pewnie. Bo to już jest sport indywidualny. Wcześniej No uczestniczyłeś tak, to w na rugby, pewno to jest było zupełnie indywidualne, inaczej, bo nie? zazwyczaj Już nie masz starcia z nikim, chyba że na trasie gdzieś z kimś jeszcze się ścierasz. Nie, no nie ma żadnego starcia na trasie. Indywidualny sport. Musisz polegać tak naprawdę już na zawodach tylko na siebie.
i na przykład serwisanta, który ci przygotował rower, plus takie różne rzeczy, wiesz, plus tą ekipę, która ciebie na przykład na takich zawodach jak ja byłem, gdzie nie było żadnych punktów żywieniowych, to cię nakarmi po drodze i dba o to, tak? A robić tak, bo robić, no to jakby nie miałbym na tyle zaparcia w sobie, żeby tak się katować, no bo jednak taki okres przygotowań do takich ciężkich zawodów, no to jest dużo wyrzeczeń. W moim przypadku na przykład jedzenia słodkiego. A jakie masz plany związane z triatlonem? Bo rozumiem, że teraz głównie z tym wiążesz swoje plany sportowe. Tak. Teraz tym, no już moja żona, jak to usłyszy, pewnie to nie będzie zbytnio zadowolona, bo Może nie obejrzy, nie będziemy jej puszczać. ale próbuję już chyba z piąty albo czwarty rok dostać się na Norsemana. To jest też taki ekstremalny triatlon, który coś na zasadzie tego Swissmana, który robiłem w zeszłym roku, też trzeba się do niego dostać poprzez losowanie. Tylko 250 osób z całego świata. Teraz już mam jakby poczwórne czy potrójne losy, bo już tyle razy próbuję. Ja już byłem w zeszłym roku na liście rezerwowej, ale też się nie dostałem. No i zobaczymy, to będzie cel. A jak tu mnie nie wylosują, no to chyba będę miał 150 kilo. No. Czyli głównie z tym. A gdybyśmy mieli podsumować, bo począwszy od taekwondo, rugby i triatlonu, jeżeli byś miał komuś coś polecać, to dla kogo, jaki sport i po twoim doświadczeniu patrząc? Kurde, właśnie zawsze tak sobie myślę, że źle trochę w życiu zrobiłem z tymi moimi Czemu? sportami, bo każdy sport jakby w każdym sporcie byłem w miarę dobry na jakimś tam poziomie, tak? I nie poświęciłem się w jednym sporcie do końca. Wiesz, byłem w taekwondo mistrzem Polski, okej. Okay. Jakbym robił, trenował do dzisiaj, może bym był mistrzem świata, tak? Albo startował w KSW na Albo przykład, nie? wiesz, tak samo w rugby mógłbym zacząć wcześniej i też się poświęcić tylko temu. I tak samo, no nie wiem, no. Czasami tak myślę, że kurde, nie poświęciłem się w danym sporcie w 100% w jedną dyscyplinę i wtedy może bym miał jakieś, wiesz, większe sukcesy i tyle, no. A Ale teraz triatlon będzie taki? no nie, no teraz to już jestem za stary dziad, no. Już Okej. myślę, że nie ujmując starszym ludziom, którzy na moim poziomie zdobywają mistrzostwa świata, więc wiesz, to też nie, ale już myślę, że bardziej dla satysfakcji i dla jakichś tam celów w życiu, a niż tam, chociaż kto to wie, nie, no w sumie może, ale który sport bym wybrał? Dla kogo tak, dla kogo co mogłoby być? Na przykład, jeżeli miałbyś skierować. Kurde, no każdy z tych sportów jest fajny, jest, wiesz, jakby ktoś chciał naprawdę zespołowy sport, no to rugby bez dwóch zdań. Indywidualny, triatlon, taekwondo, no naprawdę nie wiem. No. Okej. Ciężko powiedzieć, bo w każdym się jakby troszkę odnalazłem, więc. Ostatnie pytanie miało być pierwszym, bo tu rozstrzygaliśmy poza kamerą. Rugby czy rugby? Wiesz Jak co? mówią rugbyści albo W rugbyści? naszym Jak wy towarzystwie mówicie? mówimy rugby. 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 Rugby nie jest czymś złym, tak? Bo Można też nie, no, używać, a okej. przyjedzie jakiś Anglik do Polski, to nie powie pewnie rugby, tylko powie rugby. Ale wy mówicie o A my mówimy swoim. rugby i tyle, no. Czyli ci, którzy uprawiają tą dyscyplinę, mówią rugby i to jest Tak, najważniejsze. tak. No to co, to dziękuję Dziękuję za bardzo. fajną rozmowę, za twoją historię a propos sportu. Dzięki wam za oglądanie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału. No i co? Czekamy na następnego gościa. Zapraszam oczywiście do oglądania i komentujcie, łapki w górę. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.